difficult to call. Świadomy. Wykrzywia drogi pańskie. Paweł, przestań to robić. Jest czas ostateczny. Daję ci czas, aby się upamiętał. Daję ci 3 miesiące czasu. Zmienia się koniunkcja duchowa. I to jest czas czasów Ezechiela. Morderstwo, które to dokonałeś. Sprawiło ulicę, gdzie są Jeruzalem. Tak i dzisiaj. Każde krzywe nauczanie jest morderstwo. Plami Kościół. Tak jak za czasów Ezechiela. Duch śmierci przeszedł przez przywódców Izraela. Kiedyś nie opamiętasz się. On stanie na twojej drodze. Duch śmierci. Opamiętaj się. Opamiętaj się. Nauczaj prostych dróg pańskich. Świata.
światów. Świata materialnego, świata duchowego. Tu, gdzie żyjemy, panują prawa duchowe i prawa fizyczne. Nakłaniania człowieka, aby trzymał się jego prawideł, odwiecznych, świętych zasad, rządzących wszechświatami. Powtarzał to od zawsze, oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz błogosławieństwo, wybierz życie. Robi tak przez cały czas. On robi tak przez cały czas. I wybór tych prawidłowych dróg gwarantuje nam sukces. Lecz gdy jako ludzie ustawicznie, ciągle podążamy w jakiejś formie błędu, bez względu na to, czy jesteśmy w Chrystusie, przydarza nam się zło, problem i śmierć. To nie robi Bóg. Bóg w Chrystusie Jezusie świat ze sobą pojednał, nie policzywszy mu win i błędu. Złożę propozycję światu. Jeżeli przyjmiesz mojego Syna jako Pana i Zbawiciela, to mój Duch zamieszka w Tobie i będziesz mógł widzieć rzeczywistość taką, jaka jest i wybierać bez żadnego problemu. Do tej pory nie widziałeś, a teraz będziesz mógł widzieć. I ta niechęć wyboru prawidłowej drogi przynosi nieszczęście do życia człowieka. A rzeczywistość duchowa zmienia się, jest płynna. Przyjście Jezusa jest coraz bliższe. Oś czasu zamyka się. Dzisiaj jest bardzo duże napięcie duchowe. Bardzo duże napięcie. Ludzie mają masowo wprowadzone kłamstwo do głowy. Masowo. Na świecie i w Kościele.
podczas jego prorokowania umarł jeden z naczelnych nauczycieli Sanhedrynu na tych czasach. Po prostu. Ten prorokował, a ten umarł. Duch śmierci stanął na drodze, to nie Bóg go zabił. To człowiek, przez to, że był cały czas w systemie powielania grzechu, kłamał swoim ludziom, wprowadzał ich w błąd, wszedł na drogę ducha śmierci. Spotkał się z nim i zginął. Żyjemy na granicy świata. To bardzo ważne. Mam w sobie bojaźń. Bo ludziom dawać to, co należy. Chcę, żebyśmy się modlili modlitwą zgody nad wszystkimi ludźmi w szeroko pojętym Kościele Chrystusa, którzy są przywódcami, którzy do tej pory krzywo prowadzą innych ludzi. Módlmy się o tych ludzi, aby opamiętywali się, aby Święty Duch zaczął być dla ich duszy realny, aby zaczęli Go szukać. Pomóżmy im tą modlitwą. Ojcze, ja modlę się o wszystkich tych, którzy stanęli na czele Kościoła, którzy nie przynoszą Twoim ludziom prawidłowego pokarmu, pełnej Ewangelii. Modlę się o nich, Ojcze. Ja modlę się, żeby ci ludzie się opamiętywali. Święty Duchu, Ty jesteś Bogiem prawdy. Ja modlę się teraz o nadprzyrodzone zjawiska w ich życiu, aby ich oczy były skierowane na prawdę, aby padli na kolana i pobudowali ze swojego fałszywego przekazu. Ja modlę się o nich, Ojcze. Ojcze, ja widzę tą koniunkcję duchową, Ojcze. Ojcze, ja modlę się, żeby ci ludzie przez to, co robią, nie poginęli przez wcześnie. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, my stajemy w tej chwili w modlitwie zgody o tych przywódców, Ojcze. Modlimy się o nich, Ojcze. Niech nie wprowadzają ludzi w błąd. Święty Duch, przez Jezusa Chrystusa, my przypominamy Ci, że ich grzechy są przebaczone, łącznie z tymi, których się dopuszczają. Przypominamy Ci, Święty Duchu, niech opamiętają się. Ogarną się w swoich umysłach. Niech nie idą w tą drogę, nawet jeśli mieliby stracić. My proklamujemy nad nimi prawowierną naukę, prawowierną doktrynę, prawidłowy proroczy ogląd czasów i pór. Dziękujemy, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Halleluja.
ten wielki propagator łaski, krzyczał do nich, mówił: zrozumcie, jaki Bóg ma stosunek do swojego ciała.